Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu w ramach Obrazów Historii. Tym razem będziemy rozmawiać o obrazie epoki Edwarda Gierka w polskim kinie, a okazją do tego jest pokazywany w kinach film Michała Węgrzyna pod tytułem Gierek, który budzi wiele emocji i prowokuje do dyskusji. Naszymi gośćmi są dzisiaj pan profesor Krzysztof Kornacki z Uniwersytetu Gdańskiego, filmoznawca, historyk filmu, a także pan doktor Michał Przeperski, historyk PRL-u, autor głośnej biografii Mieczysława Rakowskiego, a także pracownik Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Moje pierwsze pytanie chciałbym skierować do profesora Kornackiego i zapytać o lata 70. jako pewien okres w historii polskiego kina. Mogłoby się wydawać, że jest to czas wyjątkowo trudny, bo kojarzy nam się on z walką o wolność słowa, powstaniem Komitetu Obrony Robotników, powstaniem samizdatu, pierwszych podziemnych wydawnictw. No, jednak z drugiej strony jest to chyba w ocenie zgodnej większości filmoznawców taki złoty okres polskiego kina, nie tylko czas, w którym powstawały świetne filmy artystyczne, być może najlepsze filmy Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, Kazimierza Kuca, Krzysztofa Kieślowskiego, ale także filmy, które coś mówiły po raz pierwszy o naszej historii. Powstały na przykład obrazy, które po raz pierwszy podejmowały wątek stalinizmu i represji stalinowskich. No więc spróbujmy przybliżyć trochę naszym widzom lata 70. w polskim kinie. Co zrobić z tym paradoksem, panie profesorze? Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie i dziękuję za to pytanie. Ja myślę, że to nie jest do końca paradoks. Spróbujmy uporządkować to chronologicznie, tą dekadę. I myślę, że polskie kino miało się trochę tak, jak dekada gierkowska w ogóle. Tak? Znaczy, że do połowy inaczej i od połowy inaczej. Tak? My wiemy, że ta połowa jest nierówna, bo to 76 rok, generalnie tutaj ją dzieli, ale do połowy lat 70. polskie kino nabrało rzeczywiście wiatru w żagle, dlatego że na fali tego entuzjazmu społecznego, jaki się pojawił, także i twórcy filmowi uznali, że ten kraj będzie, nie wiem, zreformowany, że będzie się żyło lepiej, żyło się dostatniej, co zresztą było widać też oczywiście na ulicy. I w związku z tym filmowcy oczekiwali od władzy dobrych fluidów i rzeczywiście tak było. Państwa, w 73 roku Biuro Polityczne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej uchwaliło specjalną uchwałę o kinematografii, która w górnolotnych słowach mówiła, że kinematografia powinna się nadal rozwijać, planowano także i wrócić do konceptu zbudowania wielkiej wytwórni filmowej w Warszawie, ale przede wszystkim nie ograniczono środków na realizację filmów. I teraz kojarzymy dobrze ten pierwszy czas z tych ogromnych blockbusterów historycznych, prawda? Co zresztą było też związane z takim zielonym światłem dla historii polskiej, jaką Edward Gierek dał, prawda, nie wiem, odbudowując choćby Zamek Królewski. Ale pod rząd trzy filmy, czyli Potop, Ziemia Obiecana i Noce i Dnie, pod rząd wszystkie trzy dostały nominacje do Oscara. Jednocześnie pokazując, że polska kinematografia jest w stanie, ta kinematografia, o której do tej pory mówiono, że jest właściwie bardziej artystyczna od czasu do czasu, zrobiła jakiś blockbuster w latach 60., ale generalnie jest artystyczną kinematografią, niskobudżetową, oto robi wielkie kolubryny historyczne, które doceniane są na całym świecie. I filmowcom to się ewidentnie podobało, zresztą po tej uchwale wielu z członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich partyjnych i bezpartyjnych słało do Edwarda Gierka takie bardzo górnolotne, ale jednocześnie takie poddańcze, to może za duże słowo, ale takie gesty sympatii, że oto rzeczywiście najwyższy zajął się tymi, ten pierwszy zajął się tymi sprawami. Co zresztą proszę zwrócić uwagę, że właśnie pierwsza połowa 70. w filmie fabularnym to jest generalnie tematyka, kino polskie nie słynie wtedy z tematyki politycznej. Ono właśnie słynie albo z tematyki historycznej, albo obyczajowej, czyli takiego kina, które nie potrzebuje przykładać zwierciadła do rzeczywistości, prawda, bo nie dzieje się tak źle. I to mniej więcej do połowy lat 70. To zresztą świetnie widać też w twórczości Andrzeja Wajdy, nie wiem, takiego można powiedzieć probierza czy barometru tego czasu, bo on do 76 roku robi kilka filmów, które są adaptacjami wielkiej literatury, prawda, czy tam Wesele, prawda, wspomniana Ziemia Obiecana,
a w 76 roku dostaje zgodę na zrealizowanie projektu o 13 lat starszego, czyli Człowiek z marmuru. I kiedy on to robi? Wtedy, kiedy właściwie w Radomiu, prawda, i w Ursusie wybuchają te wszystkie strajki i protesty. I od tego momentu rzeczywiście polskie kino się zmienia. To znaczy twórcy teraz bardziej antagonizują się w stosunku do władzy. A festiwal w 77 roku w Gdańsku był takim wyraźnym głosem filmowców przeciwko systemowi, ale wtedy też zostaje przykręcona śruba filmowcom. Skoro oni się tak burzą, to dostaną nowego szefa kinematografii, Janusza Wilhelmiego, który był człowiekiem no, niezwykle skutecznym. Niektórzy mówią tak z trochę czarnym humorem, że dobrze, że zginął szybko, to znaczy, że zginął w katastrofie po roku, w katastrofie lotniczej, bo nie wiadomo, co by się z tą kinematografią stało, ale wtedy też twórcy filmowi coraz mocniej stawiają na taką tematykę polityczną. Tak? Wtedy powstaje kino moralnego niepokoju, wtedy powstaje to kino kontestacji i rzeczywiście już wtedy widać, że władza, kinematografia, filmowcy idą na zwarcie. I tu tropiąc tą analogię do Andrzeja Wajdy, proszę zobaczyć, że on od tego momentu robi Człowieka z marmuru, prawda, bez znieczulenia, dyrygenta, robi sobie oddech Panami z wilka, a później dokłada jeszcze Człowieka z żelaza. Tak? Całkowicie zaangażowane mocno kino, nawet jeśli chodzi o Człowieka z żelaza, to antykomunistyczne. Także dwa okresy można, myślę, wydzielić, tak jak dynamika rozwoju chyba tej dekady lat 70. miała. Trochę mnie pan zaskoczył, przyznam, taką diagnozą, biorąc pod uwagę to, że epoka Gierka zaczyna się no, eksodusem filmowców pochodzenia żydowskiego, prawda? 68 rok to była potężna zmiana i w szkole filmowej w Łodzi, przypomnijmy, Krzysztof Kieślowski stał na czele strajku studentów i to pokolenie debiutujące w latach 70., jego koledzy Andrzej Titkow, Agnieszka Holland, Janusz Kijowski, Janusz Zaorski, jakby całe to środowisko, ono, że tak powiem, wyrasta z marca, który był szokiem i który też spowodował przebudowanie całego systemu studiów filmowych. Przecież zlikwidowano wtedy studio filmowe Kadr. No, wiele takich bardzo zasłużonych miejsc. Powstały z kolei na to miejsce takie studia jak Studio Profil Bogdana Poręby czy Silesia Kazimierza Kuca, które były właśnie traktowane jako obce ciała, by tak rzec, w tym środowisku, więc ale ja rozumiem, że to nie zmienia według pana tego. Bo jedno z tym się nie kłóci, bo Marzec 68 to mimo wszystko, no nie możemy wszystkiego też zarzucać Edwardowi Gierkowi, no Marzec 68 to jednak ta rozgrywka analogicznie do politycznej sytuacji, rozgrywa między Gomułką a Moczarem i rzeczywiście te moczarowskie wpływy w kinematografii spowodowały, że 68 rok był dla także polskich twórców filmowych taką gehenną. Rzeczywiście rozwiązano wtedy zespoły filmowe, ale ciekawe, że właśnie w tej formule, w jakiej one istniały, bo nie wszystkie rozwiązano, a jeśli niektóre zostawiono, to już jako bardziej takie, nie wiem, kooperatywy scenariuszowe, prawda, które podejmowały działania w takie literackie, natomiast nie miały praw do produkcji, tak? Czy tego wszystkiego, co miały wcześniejsze zespoły filmowe, ale właśnie nową epoki Gierka było to, że powrócono do tych zespołów filmowych, do takich półautonomicznych, dużo bardziej sprawczych formuł, tak? Bo te wcześniejsze się nie sprawdziły. Także no, Gierek no, jakby nie odpowiadał za to. Wręcz przeciwnie, przyszła nowa miotła i zaprowadziła pewien porządek. Wrócono z pewnymi zespołami filmowymi. Kadr przecież wrócił, o którym pan wspomniał, prawda? Już od 72 roku one istniały. Powstało nowy zespół X Andrzeja Wajdy, prawda? Który stał się później sławny jako producent wielu filmów no takiej wyraźnie opozycyjnej aurze. Także nie, to jedno z drugim się tutaj nie kłóci. Właśnie w pewien sposób Gierek zaprowadził pewien porządek, jeśli można użyć tak, że to Gierek, no wiadomo, miał swoich tam totum fackich, ale że Gierek zaprowadził porządek w filmografii i do pewnego momentu twórcy filmowi byli w miarę zadowoleni z tego, co się dzieje. No, zobaczmy, jak to wygląda już w konkretnych tytułach, jeszcze dopowiem może. Kazimierz Kurz robi filmy śląskie, prawda? On zaczął oczywiście jeszcze w roku 69, ale też już z poparciem Edwarda Gierka jako sekretarza Katowic, a później robi Perłę w koronie, prawda? Ewidentnie film, powiedzielibyśmy, gierkowski, tak? Co byśmy nie mówili, to jednak Ziemia Obiecana też nie jest filmem jednoznacznym. To też jest film zwłaszcza zakończenie. Tak, bo zwłaszcza zakończenie, dokładnie. Ale też jest takim filmem może o złotym cielcu kapitalizmu, ale jednak jest o kapitalizmie, prawda? Jest takim filmem dynamicznym,
masę filmów obyczajowych wtedy powstaje, czyli takich, teraz możemy się zająć małym realizmem, bo historia nas już nie dotyka. Zaczęto pokazywać w ogóle seks na ekranie, wcześniej właściwie niedopuszczalny, znaczy jeśli był dopuszczalny, to wobec Gomułkowskiej w takim kluczu, nie wiem, plażowo-prysznicowo-basenowym, nie, o tak, nie? Gdzieś tam w tle. Natomiast tutaj już zaczęto pokazywać, że relacje międzyludzkie są także oparte na tym, na tym aspekcie, nie wiem, filmy Załuskiego choćby, prawda, więc no, to się po prostu teraz mocniej amerykanizowało, a oczywiście takim zwieńczeniem, można powiedzieć, tej pierwszego okresu był serial 40-latek, prawda, który pokazywał tą zmieniającą się Polskę w sposób już ewidentny. Także pierwsza połowa to jest raczej zaprowadzanie porządku z zachętą filmowców. Funkcjonuje, panie profesorze, taki stereotyp no, powielany, nie wiem, na przykład w rysunkach satyrycznych Andrzeja Mleczki, to się gdzieś stamtąd bierze, o tym towarzyszu Szmaciaku działającym na polu kultury, oddelegowanym na odcinek kulturalny, który w zetknięciu z artystami, z prawdziwymi, z inteligencją traci rezon, jest, no, zdaje sobie sprawę z tego, że jest prostakiem. Jak, czy ten stereotyp wytrzymuje, pytak rzec, czy się sprawdza w zetknięciu z naszą wiedzą o tym, kim był Józef Teichma czy Janusz Wilhelmi? No właśnie powiedział pan już, wymienił pan już nazwiska osób, które były być może służyły nie tym barwom, jakim chcielibyśmy, żeby służyły, ale były odbierane w tamtym czasie, przynajmniej zwłaszcza Józef Teichma, jako tacy bardzo światli komuniści. Tak? No właściwie Józef Teichma był odpowiedzialny za to, że człowiek z marmuru został skierowany do produkcji, prawda? Później maczał też palce, mówiąc kolokwialnie, w człowieku z żelaza. Tak? Miał swojego ministra Mieczysława Wójtczaka, ministra, wiceministra, prawda, szefa kinematografii, który teraz zresztą wydaje kolejne wspomnienia, prawda, z tego okresu. I nawet z tych wspomnień, oczywiście podkolorowanych, wiadomo, to już widać, że to była inna ekipa. To była ekipa, która dobrze rozumiała kulturę, a w każdym razie lepiej rozumiała kulturę. Janusz Wilhelmi, niezwykle inteligentny, wcześniej też i krytyk filmowy, pracownik telewizji, przecież oczytany, ale sam nawet i Edward Gierek przecież też nie był taką osobą, można powiedzieć, trochę, przepraszam za wrażenie, zapyziałą jak Gomułka, prawda? Jednak się trochę tym kinem interesował, zwłaszcza interesował się bardzo mocno Kazimierzem Wielkim z wiadomych powodów, prawda, Ewy i Czesława Petelskich, wiadomo dlaczego, prawda, bo było dla niego jasne, że to przecież on na tym ekranie był trochę zawiedziony tym filmem, zresztą nie tylko on, myślę, że wszyscy, którzy ten film widzieli. Także no, lubił filmy francuskie, tak, z wiadomych powodów też. Także to nie było tak, że to był towarzysz Maciak, nie jako taki figura tej relacji z kinem. Nie, to już myślę, że nie to. Do samej postaci Edwarda Gierka za chwileczkę przejdziemy. To będzie moje pytanie do doktora Przeperskiego, ale jeszcze na sekundkę chciałem się zatrzymać przy tej ekipie Gierka, to znaczy przy tej grupie ludzi, którzy próbowali wprząc niejako kinematografię do swojego wielkiego zadania propagandowego, do tej tak zwanej propagandy sukcesu, czyli ludzi pokroju Mariusza Waltera, Macieja Szczepańskiego, ludzi, którzy potrafili wysłać Zygmunta Kałużyńskiego na dwuletnie studia do Chicago, do najlepszej szkoły krytyki filmowej po to, żeby potem pisał swoje świetne teksty w Polityce, robiąc miazgę z filmów Krzysztofa Kieślowskiego czy Agnieszki Holland, wyjątkowo złośliwe i takie inteligentnie właśnie krytyczne, ośmieszające to kino kontestacji antykomunistycznej. Więc wydaje mi się, że ten stereotyp jest o tyle po prostu nieadekwatny, że celne posunięcia tej ekipy, jakby chociażby stworzenie szkoły filmowej w Katowicach specjalnie dla potrzeb telewizji, bo ta szkoła filmowa zakładana w latach 40. przez Jerzego Teplica, no, wydawała się właśnie ideologicznie skażona tej ekipie moczarowskiej czy postmoczarowskiej, że to wszystko wskazywało na to, że ci ludzie nie mieli stosunku, nie byli onieśmieleni w relacjach z artystami. Ale jak na to reagowali sami artyści? To znaczy, czy
czy próbowali to wykorzystać na swoją korzyść, czy w jakimś sensie dawali się wciągnąć do gry przez tych aparatczyków? Myślę, że to zależy też od zarówno od okresu, jak i od artystów, tak? Znaczy zależy od tego, kto, jaką miał pozycję, prawda? Bo tutaj te różnice są dość widoczne. Oczywiście o tym westernizowaniu się, europeizowaniu się tych kadr kultury polskiej kinematografii, partyjnych także, wydziału kultury, prawda, partii, tam też przecież byli bardzo, bardzo inteligentni lektorzy, prawda, partyjni, to już pan powiedział, prawda, wspomniał pan też i o tym bardzo no, ciekawym zabiegu socjotechnicznym, jaką było zbudowanie szkoły filmowej w 1978 roku, prawda, otwarcie jej, która miała kształcić janczarów tak naprawdę telewizji, prawda, to przecież była szkoła założona przez telewizję, natomiast jeśli chodzi o twórców, No to zależy. No byli tacy, którzy od samego początku pasowali władzy, pasowali propagandzie i w latach 70. No stali się już ewidentnie twórcami dworskimi. Myślę tutaj na przykład o Petelskich, prawda? Oni się już stali twórcami dworskimi. Jak robili filmy, to wiadomo, że robili zgodnie z jakimś tam dogmatem partyjnym. Tak zresztą ich odbierano. On był zresztą Petelski szefem POP przecież przy zespołach filmowych. Także no, sam się jakby, można powiedzieć, zdefiniował, a później już po 81. roku to już w ogóle, kiedy poparł jeszcze generała Jaruzelskiego. Byli tacy na przykład jak Andrzej Wajda, którzy do pewnego momentu, no nie, że był im po drodze z władzą, ale też nie protestowali jakoś szczególnie. I dopiero od pewnego momentu, prawda, się tak mocno zmienił wiatr, zwłaszcza wtedy, kiedy Andrzej Wajda stał się też szefem Stowarzyszenia Filmowców Polskich w 1978 roku. I kiedy stowarzyszenie wyraźnie postawiło na taki reformizm, tak, tego polskiego kina, wyraźnie, coraz wyraźniej zaczęły się tworzyć no, dość wyraźne grupy twórców filmowych, którzy byli pro, jakby prokomunistyczni, prawda, do tego można dodać Porębę, prawda, Filipskiego, prawda, Waśkowskiego i tacy, którzy już no coraz mocniej, zwłaszcza z tego młodego pokolenia, o którym pan powiedział, między innymi Kieślowski, prawda, Holland, cały w ogóle zespół X, prawda, cały ten zespół X, czy częściowo zespół Tor, no oni byli już w kontrze do swoich kolegów, ale wtedy jeszcze się dogadywano, to jeszcze tak spuentuję, wtedy jeszcze się dogadywano, wtedy na przykład czasem wspólnie coś postulowano, jak na przykład budowę tej wytwórni w Warszawie i Wajda i Petelski wspólnie, prawda, przeróżne jakieś tam memorandum stosowali, mówili do siebie po imieniu, prawda, ale przyszła Solidarność, przyszedł okres Solidarności, kiedy twórcy partyjni zostali wycięci ze swoich zespołów, to znaczy pozbawiono ich zespołów filmowych, no to wtedy już nie było właściwie odwrotu i ten antagonizm się tak mocno, stworzył się tak mocny antagonizm, że wtedy już było wiadomo, kto jest swój, mówiąc kolokwialnie, a kto nie swój. Jak mówię swój, no to oczywiście ten, który no, patrzył na ręce władzy i był wobec niej krytyczny. Także zależy od twórcy. No, Kieślowski na przykład, Krzysztof Kieślowski, był zawsze twórcą, który starał się rozumieć dwie strony, prawda? Całe jego kino jest takie, prawda, dokumentalne, ale później fabularne, który stara się niuansować rzeczywistość i nie skreślać i nie skazywać na niepamięć na przykład partyjniaków, prawda? Twórców partyjnych czy ludzi partii. Tak, to jest przecież w Amatorze ewidentnie, prawda? To taki światły dyrektor, który uświadamia naszego bohatera na końcu, że w tym swoim bezkompromisowości robi komuś krzywdę. Tak, to jest to samo przecież w przypadku, gdzie mamy takiego ideowego, prawda, komunistę, jakby trochę można powiedzieć wyciągniętego spod lodu, bo wtedy już chyba była trudno takiego znaleźć. Nazywa się zresztą Werner. Nie, tak, Werner, nie to się nazywa, tak. Ale to chyba nikt Tadeusz z rodziny. Tadeusz Łomnicki go gra. To chyba nikt z rodziny. Nie, to czysty przypadek. Panie doktorze, w takim razie po nakreśleniu tego tła epoki, właściwy jest moment, żeby zadać to centralne pytanie. Kim właściwie był Edward Gierek? Czy stać nas dzisiaj na odpowiedź na tak sformułowane pytanie? Kłaniam się nisko. No oczywiście to jest bardzo trudne pytanie i nie da się na nie odpowiedzieć w krótkich słowach. Mogę spróbować naszkicować swoją wizję, oczywiście w oparciu o to, co wiemy, o źródła. O istniejącą literaturę. Wiem, że jeden z moich kolegów, profesor Mirosław Szumiło, przymierza się do tego, żeby przygotować naukową biografię Edwarda Gierka i mam nadzieję, że za kilka lat będziemy mogli na jej temat dyskutować i ona pokaże nam tę postać szerzej, przestrzennie, a na pewno znacznie bardziej przestrzennie i w sposób znacznie bardziej zniuansowany niż autorzy filmu, który jest naszym dzisiejszym punktem wyjścia. Jeżeli chodzi o Edwarda Gierka jako postać historyczną, chciałbym może sięgnąć do głębszej genealogii tego, skąd w ogóle Gierek się wziął, bo w jakimś sensie Gierek jest tak jak
no, jaki Gierek był w latach 70., to w jakimś sensie każdy widzi. Wiele pan profesor już zdążył powiedzieć o jego polityce kulturalnej, o pewnych nadziejach, które się wiązały z Edwardem Gierkiem po jego przejęciu przez niego władzy po grudniu 1970 roku, ale Edward Gierek jako postać polityczna nie wziął się znikąd. On dużą część swojego kapitału politycznego budował na tym, że okres przedwojenny, znaczną jego większość spędził na emigracji za chlebem, wyjechawszy jeszcze jako dzieckiem będąc do Francji i do Belgii. Rzeczywiście tam jako górnik pracował, spędził tam także II wojnę światową. Do Polski wrócił dopiero w roku 1946. Już w Belgii, już we Francji komunizował. Był też członkiem belgijskiego ruchu oporu. Tak naprawdę niestety niewiele wiemy o tym, co Gierek wówczas robił, a to jak się wydaje, nie mówię tego dlatego, że jestem zwolennikiem uprawiania historii a la Dariusz Baliszewski, doszukiwania się rozmaitych teorii nie dość doskonale udokumentowanych, może tak bym powiedział. Natomiast rzeczywiście o tym, co Gierek wówczas robił, nie wiemy. Możemy się natomiast domyślać, że jako coraz istotniejszy funkcjonariusz partyjny w latach 40., mówię jeszcze o tym okresie jego belgijskim, w czasie II wojny światowej miał styczność z agentami Kominternu. I być może tym właśnie, chociaż zapewne nie tylko, bo również przymiotów charakteru mu nie brakowało, determinacji, pewnej ogłady, także tego, że był przystojnym mężczyzną, także tego, że świetnie się prezentował i ta jego prezencja pomagała mu w latach 70. wykreować obraz ojca narodu, ale wcześniej pozwalała mu prezentować się jako skuteczny aparatczyk, jako też taki śląski hop, chociaż z Zagłębia bardziej pochodził sam Gierek. No ale powiedzmy, że to może nie jest najistotniejsze. Wróćmy do tego Kominternu, o którym wspomniałem. Po 1946 roku, więc w chwili, kiedy wrócił do Polski, po tym roku kariera Gierka no, nabrała nieprawdopodobnego przyspieszenia. On został członkiem Polskiej Partii Robotniczej w roku 1946. Już 3 lata później jest szefem już Zjednoczonej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie katowickim. Nie szefem, przepraszam, a sekretarzem, a więc jedną z istotnych postaci partii. Tym szefem na Śląsku staje się w końcu lat 50. i do roku 1970 tam swoją pozycję buduje. Natomiast między rokiem 1949 a 54 pracuje w Katowicach, potem w 54 roku przenosi się na pewien czas do Warszawy, gdzie zostaje kierownikiem Wydziału Komitetu Centralnego odpowiedzialnego za przemysł ciężki. I to jest dosyć istotne. To jest dosyć istotne, bo lata 54, 55, 56 to jest okres odwilży, to jest okres kiedy po śmierci Stalina, kiedy również pojawiają się strajki. Coś, czego wcześniej nie było, coś, co znajdowało się pod butem Urzędu Bezpieczeństwa i na skutek masowego terroru no po prostu robotnicy nie protestowali, nie dawali nie domagali się choćby poprawy warunków pracy, nie domagali się lepszych płac. To się zmienia w latach 54, 55, 56 i Gierek jest tą osobą, która niejednokrotnie, on sam podaje w swoich wspomnieniach w przerwanej dekadzie i w drugiej części przerwanej dekady obydwie te książki wspomnieniowe przygotowane z Januszem Rolickim w początku lat 90. One akurat w tym wymiarze, w tej przestrzeni są dosyć wiarygodne. W latach 54-55 Gierek daje się pokazać jako człowiek, jako polityk, jako partyjniak, który umie negocjować z robotnikami. Częściowo dlatego, że sam tym robotnikiem rzeczywiście przez całe lata był, więc no, w jakimś sensie jest rzeczywiście wiarygodny. W jakimś sensie potrafi dostosować swój język wypowiedzi do robotników. No i myślę, że w pewnym sensie także, to jest zawsze nieuchwytne, ale pewnie bardzo istotne w ogóle w wypadku Gierka, no miał autentyczną charyzmę Edward Gierek. On po prostu potrafił rozmawiać z tłumem, to może nie jest do końca to, co chcę powiedzieć, ale z grupą robotników, z grupą z rozjaśnionych robotników, nie każdy potrafi rozmawiać, a Edward Gierek potrafi. I jeszcze rok 1956, poza tym, że to jest rok, on jest ważny dla Edwarda Gierka, nie tylko dlatego, że to jest moment, w którym on zostaje latem roku 1956 na kilka miesięcy sekretarzem Komitetu Centralnego, to już jest bardzo wysoko
w hierarchii partyjnej, to już jest pierwsza dziesiątka najważniejszych osób w Polsce Ludowej, to z pewnością, ale tym samym latem roku 1956 Gierek staje się szefem komisji, która ma wyjaśnić przyczyny tragedii w Poznaniu w czerwcu roku 1956. Tragedii, którą szybko władze, premier Cyrankiewicz, lider partii ówczesny Edward Ocha pokreśleli mianem wystąpień kontrrewolucyjnych, które w oczywisty sposób nie były żadnymi kontrrewolucyjnymi wystąpieniami. Był to bunt robotniczy, o czym po 89 roku można mówić głośno i otwarcie, o czym mówi się, i myślę, że rok 56 w Poznaniu doczekał się już swojego miejsca w historiografii i w pamięci narodowej, ale w 56 roku oczywiście było to po pierwsze zakłamane, po drugie było elementem bardzo brutalnych rozgrywek politycznych. I w roku 1956 Gierek tą tragedią poznańską grał na tyle zręcznie, że jego pozycja w aparacie władzy systematycznie wzrastała. I jeszcze jest drugi bardzo istotny element, który warto w tym momencie wspomnieć, i on także będzie potem powracał w latach 60., a myślę, że i w latach 70. w kontekście Gierka bardzo. A mianowicie w październiku roku 1956, kiedy sowieckie tanki szły na Warszawę, 19-20 października 1956 roku przyleciała do Warszawy delegacja sowiecka. Na jej czele stał ówczesny przywódca Kompartii Sowieckiej Chruszczow. No i ci towarzysze przylecieli do Warszawy po to, aby storpedować wybór Władysława Gomułki na przywódcę Polskiej Komunistycznej Partii. Tego się nie udało zrobić. Polscy komuniści byli szybsi, ale jednym z warunków, które podyktowali, czy też może pragnęli podyktować, bo ostatecznie to nie zostało, nie zmaterializowało się, taką rzeczą, którą próbowali na Gomułce komuniści sowieccy wymusić, było doprowadzenie do pozostawienia czterech ludzi zaufania Moskwy w kierownictwie polskim, i tymi ludźmi wedle dwóch sprzecznych relacji, podam jedną, która wspomina o Edwardzie Gierku, miał być to na pewno właśnie Edward Gierek, miał to na pewno być marszałek Rokossowski, miał to być Franciszek Jóźwiak, jedna osoba mi się w tym momencie zagubiła w pamięci, to może nie tak istotne. Istotne jest to, że Gierek już jesienią 56 roku z punktu widzenia Moskwy był postacią bardzo ważną, był w jakimś sensie postacią zaufania. I to jest bardzo istotne, kiedy mówimy o jego działalności w latach 70., o tym, co chciał zrobić, o tym, czego zrobić nie chciał, kiedy zastanawiamy się nad tym, czy jego polityka wobec Moskwy już jako pierwszego sekretarza po roku 70. była polityką politycznego serwilizmu, czy raczej była polityką taką próbującą, zmierzającą do tego, żeby się od Sowietów uniezależnić, bo już po roku 57, to już tylko bardzo skrótowo, bo w jakimś sensie też już nawiązaliśmy do lat 60., jako szef partii na Śląsku od końca lat 50. do roku 1970, Edward Gierek po pierwsze nawiązał bardzo ścisłe więzy współpracy z towarzyszami z Donbasu. Dziś Donbas z czym innym nam się zupełnie kojarzy, i jak biegniemy teraz myślami do Donbasu, to raczej myślimy o tankach Władimira Władimirowicza, ale w latach 60. to był bardzo ważny rejon przemysłowy Związku Sowieckiego i też takie siostrzane zagłębie Śląska, można powiedzieć. To było bardzo istotne. To w jakimś sensie też wpływało na taką niezależną, w jakimś sensie niezależną od Warszawy pozycję Gierka w łonie polskiej elity komunistycznej. Coraz bardziej z roku na rok Gierek był dostrzegany w Moskwie. A kto wie, być może już tak naprawdę był dostrzegany wcześniej, o czym ten 56 rok zdawałby się świadczyć. Dość powiedzieć, że dokumenty, które lata temu przywiózł właśnie wspomniany już wcześniej Mirosław Szumiło z archiwów sowieckich czy postsowieckich, wskazują na to, że Gierek w latach 60. był bardzo blisko z ambasadą sowiecką w Warszawie, ale także z konsulatem sowieckim, i konsultując się na bieżąco, oczywiście konsultując, de facto donosząc po prostu na swoich współtowarzyszy, towarzyszom sowieckim,
no, budował sobie w pewien taki nieoczywisty sposób swoje polityczne zaplecze. A więc gdyby próbować jakąś esencję z tego wszystkiego wyciągnąć, jest dla nas Edward Gierek jako postać polityczna pewną enigmą. Znaczy, wielu rzeczy nie wiemy i możemy raczej spekulować tylko. Wiemy na pewno, że był politykiem bardzo zręcznym, był także politykiem, który ma to, czego każdemu politykowi można tylko życzyć, to znaczy był człowiekiem, który miał szczęście. A więc kiedy w końcu lat 60. Władysław Gomułka się starzał, Władysław Gomułka stawał się postacią coraz bardziej będącą obiektem żartów i prześmiestw z uwagi na to, że był nazywany kościanym dziadkiem socjalizmu choćby, no to Edward Gierek prezentował się jako idealna antyteza, jako nowoczesny gospodarz Śląska i jako taki, kiedy objął władzę w roku 1970, no prezentował się po prostu jako człowiek nowego otwarcia. Jak wiemy, to nowe otwarcie rzeczywiście w latach 70. przyszło, choć tutaj być może zgłosiłbym kilka uwag polemicznych do tego, co pan profesor wcześniej powiedział odnośnie polityki kulturalnej Gierka, zwłaszcza jeżeli chodzi o w ogóle przyświecające jej od samego początku założenia. Ja po prostu spojrzałbym na to znacznie bardziej krytycznie. Wydaje mi się, że sam Gierek, jako on sam, był gotów jednak na znacznie dalej pomyślane dokręcenie śruby. No inna sprawa, że być może właśnie fakt, że myślał nowocześnie, myślał szerzej, doprowadził do tego, że to dokręcenie śruby ostatecznie i tak miało miejsce, ale było po prostu dokonane w sposób wyjątkowo inteligentny i przez to nie przypominający w niczym takiego represywnego sposobu uprawiania polityki kulturalnej lat 60. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze pozwolę sobie dopytać, panie doktorze, bo tutaj wyłania mi się pewien kolejny paradoks, którego do końca nie rozumiem. Pan z pełną powagą teraz, mówiąc o Gierku, jakby podtrzymuje ten, wydawało mi się do tej pory jednak mit, czy stereotyp, czy taką legendę właśnie wytwarzaną przez otoczenie samego Edwarda Gierka o tym, że on był taką siłą modernizacyjną Polski, że on myślał nowocześnie, że myślał w kategoriach wychodzących poza te opłotki PRL-u czy RWPG. On z całą pewnością wytwarzał taki obraz, tworzył taki wizerunek i było to dla niego korzystne, no ale gdyby tak było, to powinien nam się kojarzyć raczej z odłamem tak zwanych Puławian, a nie natolińczyków. Powinien nam się kojarzyć z grupą liberałów, czyli właśnie ludzi, którymi pan zawodowo się zajmował, czyli redakcją tygodnika Polityka z ekipą Rakowskiego. Czy tak było faktycznie? To znaczy, co możemy powiedzieć na temat jego afiliacji wewnątrzpartyjnych? Czy to byli natolińczycy, czy to byli jednak puławianie? Kto na niego postawił? No, z sekwencji wydarzeń historycznych wynika, że raczej był to człowiek akceptowany przez towarzyszy w rodzaju Moczara czy Jaruzelskiego, którzy no nie kojarzą nam się z tym liberalnym, nowoczesnym skrzydłem partii komunistycznej. Skąd w takim razie ta aura właśnie modernizacji? Czy mógłby pan rozjaśnić trochę ten obraz? Muszę przyznać, że to jest bardzo, że to jest dosyć skomplikowany problem. Ja spróbuję go hasłowo tylko nakreślić. Ja po pierwsze jestem zdania, że te podziały, do których pan się z kolei odniósł, to znaczy nawiązywanie do puławian, do natolińczyków, czyli natolińczyków jako do tej twardej, prosowieckiej, konserwatywnej, niechętnej zmianom, wstecznej grupy w partii w roku 56 czy w okolicach roku 56, a contrario puławianie, no to ich przeciwnicy, wielu towarzyszy pochodzenia żydowskiego, właśnie liberałowie, jacyś tacy zwolennicy przyspieszenia gospodarczego. Nie uważam, że należy patrzeć na te grupy, po pierwsze, w perspektywie długiego trwania. To znaczy one się rozsypywały, one były amorficzne, bywały amorficzne. Uważam, że ja w swojej
książce staram się to zrobić na tyle, na ile to dotyczyło akurat mojego bohatera, czyli Mieczysława Rakowskiego, ale o nim tu dziś nie mówmy. Ja uważam, że odnośnie lat 60. nakreślilibyśmy całą masę paradoksów. Przykładowo w grupie, którą zwykliśmy określać jako partyzanci, czyli zwolennicy Mieczysława Moczara, których wrzucamy do jednego worka i ma to dobre uzasadnienie jako ze zwolennikami takiej, nie wiem, ideologii partyzanckiej, ale partyzanckiej w sensie ścisłym, to znaczy nawiązującej tradycjami do ruchu partyzanckiego AL-owskiego Armii Ludowej z lat II wojny światowej, ale także z bardzo silnie eksponowanym antysemityzmem, z antyinteligenckością. No to nie jest takie proste. Znajdziemy przecież wśród sympatyków generała Moczara ludzi niewątpliwie inteligentnych, ludzi błyskotliwych, ludzi... Przypominam sobie taki tekst profesora Andrzeja Chojnowskiego, w którym on na przykład wskazywał na subtelności postawy Krzysztofa Teodora Teplica, no, którego na pewno nie uznamy za żadnego twardogłowca. On niewątpliwie na pewnym etapie sympatyzował z Moczarem. Nie z jego antysemityzmem przecież, nie z jego antyinteligenckością, ale z pewnym jego... z pewnymi jego działaniami, na przykład takimi działaniami, które sprzyjały wprowadzeniu młodej generacji polityków do gry. Więc odnosząc to do Edwarda Gierka, powiedziałbym, że to nie jest takie proste. Czyli byłbym bardzo delikatny i bardzo ostrożny w mówieniu o tym, o pewnym micie Gierka unowocześniającego. To znaczy niewątpliwie była taka kreacja. Taka kreacja była świadomie tworzona już na Śląsku. Wspomniany tu wcześniej, na pewno jeszcze będzie do nas wracał dziś tu Maciej Szczepański jako szef Trybuny Robotniczej w Katowicach, tak bodajże się nazywa ten organ katowickiego KWPZPR, był niezwykle zręczny i jakby w świetny sposób to pokazywał później jako szef telewizji, robił to także zręcznie. Pytanie oczywiście, jaka była treść tej modernizacji i o tym, i to jest w ogóle clue sprawy. Jeżeli można było być takim mikromodernizatorem, mikro to znaczy na skalę śląską, to głównie dlatego, że było się wówczas konkurentem 16 innych książąt partyjnych, z którymi się walczyło o zasoby i wtedy jest zupełnie inna rozmowa. Kiedy się zostaje szefem całej partii, to tak naprawdę jedyne zasoby, poza tymi, które Polska miała sama, można było tylko i wyłącznie wydobyć od albo z Zachodu, tak jak oczywiście kredyty wzięte po roku 71, bardzo intensywnie brane, to była jedna droga, a druga droga to była zgoda Związku Sowieckiego i taki bardzo daleko posunięty serwizm. I to właśnie tak, z jednej strony Zachód i jego możliwości kredytowe, a z drugiej strony zgoda Moskwy, to były te granice, które wyznaczały bardzo wyraźnie granice no właśnie tej nowoczesności i tej modernizacji, na którą Gierek sobie mógł pozwolić. To tylko w największym skrócie taka odpowiedź. Bo ja, moje pytania zmierzają do uchwycenia właśnie tego, kim był naprawdę. To znaczy, jakie idee, jakie wartości, jeżeli w ogóle, traktował faktycznie poważnie, a nie tylko korzystał z nich koniunkturalnie na tym lub na innym etapie swojej kariery. Więc zapytam o jeszcze jeden element jego tożsamości, czyli o śląskość. Jak to było z tą jego śląskością? Czy to jest też autokreacja, czy był w jakimś sensie do tego przywiązany? Jak układały się jego stosunki z legendarnym wojewodą Ziętkiem? Muszę powiedzieć, że moje kompetencje, żeby tak tutaj bardzo twardo odpowiedzieć, są ograniczone, więc tyle, ile mogę powiedzieć, to odnosząc się do jego śląskości, jestem przekonany, że to było dla niego istotne. To było dla niego istotne już choćby tylko dlatego, że jedna z nielicznych rzeczy, które są, myślę, dobrze w znaczeniu takim, że uźródłowione i uczciwie pokazane w filmie Gierek, to jest relacja Edwarda Gierka z jego matką, z którą był bardzo silnie związany i niewątpliwie ta śląskość, ale znowu też rozumiana nie tyle jako przywiązanie do ziemi, ale do pewnego generalnie szerzej rozumianego obyczaju, to na pewno było coś, co w życiu Edwarda Gierka miało poczesne i ważne miejsce. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, te relacje z Jerzym Ziętkiem,
Muszę powiedzieć, że w ogóle Jerzy Ziętek to jest postać w moim osobistym przekonaniu, ale też opieram się tutaj na badaniach moich przyjaciół z katowickiego IPN-u. Postać niezwykle zmitologizowana i znacznie więcej jest tyleż w Ziętku, co i tu odpowiedź też odnośnie samego Gierka. Tyleż także w Gierku jest, czy było znacznie mniej idealizmu, a znacznie więcej przed takiego parcia do sprawowania realnej władzy i sprawowanie tej realnej władzy i pewnie spełnianie się w niej, w sprawowaniu tej władzy, było dla obydwu tych polityków ważne. Dla Gierka na pewno istotniejsze. I to jest w ogóle rzecz, która jest nie dla każdego przywódcy. Dla Edwarda Gierka na pewno bardzo ważna. I to jest rzecz, która uważam jest zakłamana przede wszystkim we wspomnieniach Edwarda Gierka, czyli w przerwanej dekadzie tutaj wspomnianej, stworzonej z Rolickim, ale także uważam w filmie, o którym mówimy, bo w jakimś sensie to jest nie tylko ten film, albo też wspomnienia Gierka, ale w ogóle pewna legenda Gierka. To jest legenda o człowieku skromnym, to jest legenda o człowieku, który tej władzy nie chciał, ale wziął, ponieważ był odpowiedzialny. Ja nie odbieram Edwardowi Gierkowi zupełnie odpowiedzialności za państwo, to byłoby zbyt daleko idące, natomiast to niewątpliwie był człowiek, który tej władzy chciał, dążył do niej, pragnął jej i ją osiągnął, a później próbował wszystkich przekonać, że to się właściwie trochę stało przypadkiem. Nie było tak. Panie doktorze, jeszcze chciałem, zanim przejdziemy do filmu i tego wizerunku Gierka w filmie, chciałem jeszcze na chwilę zatrzymać się przy całej epoce gierkowskiej, czyli tych latach 71-80, tej dekadzie. Czy upłynęło wystarczająco dużo czasu, żebyśmy się mogli pokusić dzisiaj o taką w miarę obiektywną ocenę na podstawie źródeł, dokumentów? No bo w końcu mamy od 30 lat wolność prowadzenia badań naukowych, historycznych i wydaje mi się, że chyba ukazało się wystarczająco dużo miarodajnych tekstów, aby można było sformułować już taką wyważoną ocenę tej epoki. Czy zechciałby pan to przedstawić, jak to według pana wygląda? Czy ja się zgadzam, zdecydowanie minęło już dość czasu. Ja zresztą osobiście zajmuję się od pewnego czasu transformacją ustrojową, która jest chronologicznie znacznie bliższa i jestem w pełni przekonany, że i transformacją ustrojową można się już dziś zajmować z punktu widzenia historyka, więc tym bardziej na pewno latami 70. Właściwie może tylko w kilku punktach. Zacznę od tego, że zareklamuję Państwu książkę, której jeszcze nie ma, ale tuszę, że będzie z nami niebawem, mianowicie najnowszą publikację profesora Marcina Zaręby, który od lat pracował nad swego rodzaju syntezą lat 70. i Polski Gierkowskiej i spodziewam się, że w tym roku ta książka pojawi się, zostanie zaprezentowana i sądzę, że ona, dużo sobie po niej obiecuję, może być taką oceną bardzo, bardzo całościową, to znaczy nie tylko z punktu widzenia historii politycznej, ale także społecznej, co bardzo istotne, i gospodarczej. A teraz w jaki sposób można ocenić, czy też powiedzmy, jakie są dominujące głosy historiografii? Myślę, że powiedziałbym o trzech rzeczach. Po pierwsze, lata 70. to jest z pewnością epoka unowocześnienia. Unowocześnienia, i to już abstrahuję teraz od dyskursów, od pewnych wizji, od propagandy, to jest epoka unowocześnienia w liczbach. To znaczy, to jest epoka budowania ogromnej liczby zakładów, to jest epoka tak zwanej drugiej industrializacji. Właściwie po latach 50., lata 70. to jest taki moment w tysiącletnich dziejach Polski, bezprecedensowej reindustrializacji, można powiedzieć też. Na ten temat rzeczywiście pisano w ostatnich latach bardzo pieczołowicie i bardzo interesująco. Na przykład książka Jarosława Dulewicza na ten temat bardzo istotnie to pokazuje na liczbach, na konkretach, nie mówimy tutaj o propagandzie. Czy to jest jedna rzecz? Czy to jest jedno takie spojrzenie na epokę gierkowską? Drugie spojrzenie to jest epoka, z punktu widzenia historii politycznej, to jest epoka słabych, miernych intelektualnie również polityków. To jest, myślę, oczywiście to jest pewnie w jakimś sensie nie uogólnienie dość daleko idące, ale nie uważam, że przesadnie daleko idące, bo kiedy patrzy się na to, że Edward Gierek wielokrotnie opowiadał
sam o sobie, że on chciał dobrze, tylko mu się nie udało, tylko mu nie wyszło. No, trzeba powiedzieć, że on miał i jego ekipa wszelkie dane po temu, aby rozumieć dobrze świat, który, świat wokół niego. Miał odpowiednich doradców, miał odpowiednie drogi zbierania informacji, nie potrafił z nich korzystać. I to tyleż tyczy się Gierka, co i jego współpracowników z biura politycznego i na niższych szczeblach administracji tak państwowej, jak i partyjnej. Myślę, że to jest druga rzecz. I trzecia rzecz, lata 70. to jest bardzo ważne, jest po prostu epoka przed Solidarnością. Więc w jakimś sensie to jest z jednej strony taki belle époque PRL-u, bo jeszcze przed ogromnym, oczywiście przed Solidarnością i także przed stanem wojennym. A więc to jest belle époque w tym sensie, że to jest jeszcze polskie społeczeństwo niepodzielone latami 80., stanem wojennym, długim stanem wojennym i jednocześnie lata 70. to jest ten moment, w którym, i to jest bardzo ważne, myślę, że to jest chyba najważniejsze, co tak mnie się lata 70. kojarzą z punktu widzenia historyka, to najsilniej mi się kojarzą jako epoka gwałtownego wzrostu aspiracji, z których tylko część udało się zaspokoić i to wielokrotnie za Tedem Górem było określane mianem, czy te wydarzenia, ten proces, którego polskie społeczeństwo doświadczyło w latach 70. mianem relatywnej deprywacji w znaczeniu właśnie aspiracji społecznych. I myślę, że to jest chyba w ogóle najistotniejsze z punktu widzenia społecznego i z punktu widzenia w ogóle też roli, jaką lata 70., cała dekada pełni w historii Polski po 45 roku, może w ogóle w XX wieku polskim. Że to jest taki moment, w którym rzeczywiście Polska przeżywa taki wzrost, ale jest to wzrost na sterydach, a no, ci, którzy są lepsi z biologii, będą dobrze wiedzieć, że wszelki wzrost na sterydach no, ma swoje straszne konsekwencje na dłuższą metę, jeżeli jest podtrzymany. I z punktu widzenia ekonomicznego, no to kryzys, który dopadł Polskę w końcu lat 70. był z jednej strony takim efektem, a efektem ambiwalentnym, bo pragniemy widzieć w Solidarności głównie jej wspaniałe elementy i prawdopodobnie powinniśmy, bo rzeczywiście one są dominujące też dla naszej tożsamości narodowej w ogóle dziś współcześnie, no ale w jakimś sensie też trzeba pamiętać, że Solidarność, choć piękna, była również efektem kryzysu i to efektem kryzysu społecznego, moralnego, który Edward Gierek i jego polityka no, ściągnęły na Polskę. No właśnie, dobrze, że pan o tym powiedział, że ta dekada relatywnej modernizacji zakończyła się wielką katastrofą, bo właśnie w świetle tej puenty znowu wydaje się dziwna żywotność mitologii samego Gierka, bo skoro Gierek zbankrutował, wpędził nas w potworne długi, obnażył nieudolność zarządzania państwem tej klasy politycznej, komunistycznej, to skąd bierze się legenda Gierka? Skąd bierze się legenda lat 70., która no, żyje 30 lat po upadku komunizmu, czego najbardziej wymownym przykładem jest sam film Michała Węgrzyna. Jak by pan to wytłumaczył, ten paradoks? No cóż, czy to jest rzeczywiście paradoks? Dobrze, roboczo przyjmijmy, że tak. Mam kilka pomysłów, które, co do których też nie próbuję powiedzieć, że to ja na nie wpadłem w jakiś autorski sposób, ale one wydają mi się istotne. To znaczy, o jednej rzeczy już wspomniałem, to znaczy myślę, że lata 70. to jest moment, który, ponieważ miał miejsce przed Solidarnością, ale też miał miejsce przed stanem wojennym, to znaczy to jest po prostu czas przed kryzysem szeroko rozumianym i w tym sensie dobrze nadaje się do roli pewnej złotej epoki. I ponieważ rządził wówczas Edward Gierek, a jeszcze miało miejsce cała masa różnych innych sympatycznych rzeczy. Wzrost konsumpcji ewidentny. Czy budowano w Polsce wówczas najwięcej mieszkań w historii? Ewidentnie tak, bezdyskusyjnie. Nawiasem mówiąc, gorzka to lekcja dla III RP, ale to
no to już jest, to już jest inna sprawa, choć zaraz jeszcze do niej nawiążę. Więc w tym sensie złoty czas, legenda Edwarda Gierka, to się ze sobą razem splata. Uważam, że tutaj może tak, a druga rzecz, odniosę się do tego, co powiedziałem o trzeciej RP. Ewidentnie, i to w filmie Węgrzyna no, wychodzi właśnie co scena, no, to jest wiesz, dla mnie, proszę wybaczyć, no, momentami aż przerysowane, jak bardzo epoka Edwarda Gierka jest epoką nie transformacji, epoką nie Balcerowicza, jak bardzo antybalcerowiczem jest Edward Gierek w znaczeniu Leszka Balcerowicza jako pewnego totemu figury neoliberalizmu, jako totemu zła. I Gierek właśnie na tej zasadzie rysuje się jako kompletny kontrapunkt. I w jakimś sensie uważam, że te lata 70. odreagowanie transformacji to jest bardzo ważna obserwacja. Ja tutaj mogę podziękować, podkradłem te obserwacje od profesora Piotra Osenki, który wypowiadał się jakiś czas temu na ten temat i uważam, że to jest bardzo trafne. Mogę to jeszcze uzupełnić o to, że mam takie przekonanie, że w początku lat 90., w pierwszej połowie lat 90., kiedy przemiany transformacyjne, wzrost bezrobocia, ogromny spadek poziomu życia były może najsilniejsze, też wówczas była najsilniejsza potrzeba po upadku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nadania przez miliony ludzi takiego elementarnego sensu własnym życiorysom. I myślę sobie, że sięgnięcie pamięcią do tego właśnie złotego czasu, a więc nie lat 80., nie kryzysu, nie nieustannego konfliktu, nie dramatycznych braków w sklepach, tylko do tego momentu, no właśnie, nadziei, wzrastających aspiracji było też czymś naturalnym, a jeszcze zostało to oczywiście poparte i tu jest trzeci element szalenie istotny. Jeżeli mówimy o legendzie Gierka, to nie można go pominąć i tutaj profesor Kornacki, jestem przekonany, będzie miał znacznie więcej do powiedzenia, to znaczy nieprawdopodobna umiejętność też kreowania Gierka i całego przywództwa, bo nie tylko jednego Edwarda Gierka samego w sobie, ale całego przywództwa, całego systemu władzy gierkowskiej, pewne takie opakowanie go znakomitą po prostu propagandą. Znakomitą propagandą. To jest, proszę wybaczyć, znowu ma najbardziej załgany element, kolejny bardzo załgany element filmu Węgrzyna, to znaczy pokazanie Edwarda Gierka jako postaci skromnej, jako postaci, która właściwie brzydziła się wszelkim próbom pokazywania go jako ojca narodu. To jest niepoważne, to jest niezgodne z faktami, poza jednym, co zostało pokazane w filmie, to znaczy rzeczywiście Edward Gierek nie zgodził się na to, żeby jego portrety wisiały wszędzie w całej Polsce w instytucjach partyjnych, w instytucjach publicznych. Tu zgoda, wisiał Władysław Gomułka, wisiał Józef Cyrankiewicz. Edward Gierek nie wisiał, no ale mój Boże, chociaż on nie wisiał, to każdy dziennik telewizyjny rozpoczynał się od gospodarskiej wizyty pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka i tutaj następowało odpowiednie miejsce, gdzie to Edward Gierek się pojawiał, więc no, znowu inna, mniej siermiężna, ale ewidentna propaganda, która zupełnie jak w wywiadzie świętej pamięci Daniela Pasenta z Maciejem Szczepańskim z Polityki z roku 1973, jak to szło? Wbijać milion gwoździ w milion desek codziennie. Wbijać milion gwoździ, dokładnie. Dziękuję uprzejmie, bo tu chciałem tak efektownie zakończyć, ale mi tej bardzo ważnej puenty zabrakło. No i oczywiście Pasent to ośmieszał, natomiast Szczepański to robi. I moim zdaniem w dużej mierze zrobił to po prostu skutecznie. I to jest bezwzględnie bardzo istotny element legendy Edwarda Gierka. Ja właśnie nie wiem, czy Pasent to ośmieszał, bo w końcu grali do jednej bramki, w jakimś sensie tworzyli. O, myślę, że nie. To znaczy myślę, że w jakimś sensie tak. Natomiast myślę, że rok 73, wszystko co wiemy na temat też pewnych ambicjonalnych układów pomiędzy polityką a Szczepański, to jest tylko jedna, zupełny przypis do naszej dyskusji akurat, ale trzeba pamiętać, że Szczepański i jego ekipa byli w Warszawie przyjmowani jako parweniusze. Jako ludzie, którzy do stolicy dorwali się z prowincji. No dobrze, to możemy powiedzieć, że Daniel Pasent, pisząc swoje felietony, palił, ale się nie zaciągał, albo głosował za, ale bez przyjemności. W każdym razie był... To jest na inną rozmowę.
był częścią tej samej machiny, chociaż być może tworzył, że tak powiem, inny biegun krystalizacji opinii, ale w obrębie tego samego dyskursu oczywiście. Tutaj pojawiło się kilka rzeczy, o które chciałem dopytać pana profesora Kornackiego. No właśnie wspomniał pod koniec swojej wypowiedzi dr Przeperski o tej niesłychanej sprawności aparatu propagandowego Gierkowskiego, którą skuteczność widać w jakimś sensie w dzisiejszej legendzie, to znaczy widać w jakimś sensie ta legenda się karmi tamtymi zbitkami myślowymi, pojęciowymi. Czy mógłby pan powiedzieć coś więcej na temat obrazu władzy, obrazu partyjnych dygnitarzy w kinie lat 70. Oczywiście nie mówimy tutaj o tym kinie artystycznym najlepszych naszych reżyserów Wajdy, Zanussiego czy Różewicza, bo oni byli ponad to. No chyba, że tak jak Wajda w Człowieku z Marmuru to wyśmiewał czy pastiszował. Mówimy raczej o tej przeciętnej produkcji, która cieszyła się większym zaufaniem władzy, ale w jakim stopniu kinematografia stanowiła w jakimś sensie część aparatu propagandowego, tego telewizyjno-medialnego? W dużym stopniu powiedziałbym, najpierw odnosząc to do postaci Gierka, tu już pan doktor oczywiście o tym wspomniał i właściwie chyba wszyscy o tym wiemy, że Gierek jako pierwszy tak sprawnie posługiwał się machiną telewizyjnej propagandy, prawda? W każdym razie ruchomym obrazem telewizyjnym. Dość powiedzieć, że on informację o tym, że został jakby posadzony na tronie tym pierwszego sekretarza, no przekazał telewizyjnie, prawda? To nie było tak jak w wypadku Wiecu Wielkiego z Gomułką, prawda? Gdzie właściwie nie było wtedy jeszcze takich możliwości, ale faktem jest, że Gierek miał świadomość tego, jak można tą telewizję wykorzystać. Zresztą nawet zarzucał Gomułce pod koniec jego okresu władzy, że nie wykorzystuje wystarczająco, prawda, telewizji jako medium propagandowego. On to zrobił. Sam pan doktor wspomniał już przed chwilą, że każdy dziennik telewizyjny zaczynał się jego portretem, tyle tylko, że ruchomym, więc nie musiał rzeczywiście tych portretów wieszać gdzieś w pomieszczeniach, bo tego było dość, ale proszę zwrócić uwagę, że właściwie też prawie w każdej, no przesadzam rzecz jasna, ale prawie w każdej kronice filmowej się pojawia, prawda? W tym samym zresztą anturażu, także w tym samym kontekście, to znaczy, że oto dobry gospodarz, który przecina wstęgi, który z gospodarską wizytą jedzie gdzieś w jakieś miejsce i przygląda się budowaniu drugiej Japonii, prawda? I dziesiątej potęgi świata, prawda? Czy to Portu Północnego, czy to Huty Katowice, rzecz jasna, czy innych, czy Dworca Centralnego, prawda? Czy innych właśnie bardzo ważnych budów, więc on się pojawiał ciągle. Tak? Nie w kinie fabularnym, rzecz jasna, bo w kinie fabularnym właściwie w ogóle go nie było, no ale w tych dwóch formach niefikcjonalnych, a więc telewizji i w polskiej kronice filmowej było go za dużo i w tym kontekście można powiedzieć, że był zawsze przy filmie fabularnym, ponieważ zawsze była polska kronika filmowa, prawda? I zawsze była, w większości wypadków trzeba było ją zresztą obejrzeć, bo był w pewnym momencie taki prikaz i przepis, że trzeba było przyjść przed kroniką, a później już nie wpuszczano. W związku z tym tak czy inaczej kilka razy, bo przecież jedną kronikę Polacy oglądali kilka razy ten obraz takiego nowoczesnego władcy był utrwalany. Także myślę, że to po pierwsze. Jeśli chodzi natomiast o kino, które nie dotykało Gierka, tylko dotykało partii jako takiej i przywódców partyjnych, no to rzeczywiście kino wykorzystało możliwość, czy może inaczej, władza wykorzystała kino do tego, żeby wprowadzić jakieś takie akcenty propagandowe. Takich filmów powstało sporo, tych właśnie z tej drugiej ligi, o którym pan doktor wspomniał. Chociaż skoro pan napomknął już o Człowieku z Marmuru, to proszę zwrócić uwagę, że ten wątek z tej Huty Katowice, do której pewnie pan nawiązał, prawda, to jest pokazane w takim ewidentnie reportażowo-impresyjnym stylu telewizyjnym, z taką charakterystyczną muzyką, która się wtedy w epoce Szczepańskiego pojawiała, przy jednoczesnej krytyce tej instytucji telewizyjnej, jest wątkiem niejednoznacznym. Jak się dzisiaj na niego patrzy, to nie wiadomo, czy jest z nim pastisz, czy jest z nim
pewna fascynacja jednak Hutą Katowice, bo proszę zobaczyć, jeden z bohaterów, pozytywnych bohaterów, czyli Wittorio, prawda, grany przez Michała Tarkowskiego, jest tam dyrektorem, prawda, a jest to towarzysz, współtowarzysz Bierkuta. Więc ja nie jestem do końca pewny, czy w tym filmie wybrzmiała tylko i wyłącznie krytyka na zasadzie pastiszu, czy też jest po prostu pewien ukłon także w stronę tegoż właśnie. To jeszcze ten Wajda z pierwszej połowy lat 70. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą ligę twórców filmowych, no to przecież istniało sporo filmów, które pokazywały, że oto dokonuje się pewnej pokoleniowej zmiany. Oto starzy ideowcy odchodzą w niebyt, bo się nie znają już na świecie i przychodzą młodzi menedżerowie, nie? Komuniści menedżerowie, tacy, którzy rozumieją, to zresztą pan doktor też o tym mówił, tacy, którzy rozumieją, że rzeczywistość wygląda inaczej i że nie można za zasługi na przykład rządzić zakładem. To świetnie pokazywał między innymi serial Dyrektorzy, prawda? Serial Dyrektorzy, w którym powiedzmy cztery pierwsze odcinki były jeszcze właściwie umiejscowione w epoce Gomułki, prawda? A ostatni odcinek, czy te ostatnie odcinki były już ewidentnie przełomem, tak, grudniowym, przyjściem nowej ekipy i wyraźnym sygnałem, że oto no, ci starzy muszą już odejść, bo oni po prostu tej rzeczywistości nie rozumieją. Tak? I analogicznie pod koniec lat 70. takich filmów zresztą było więcej, tak? Takiej z drugiej ligi, ale żeby nie przedłużać, pod koniec lat 70. z kolei pokazywano tych menedżerów, takich właśnie technokratów, pokazywano jako tych złych bohaterów, bo odeszli od idei, za daleko od tej idei uciekli, prawda? Czyli jakieś tam wysokie loty, jakieś tam hotel klasy deluxe na własną prośbę, takie filmy ewidentnie, które dzisiaj nam niewiele mówią, ale które były robione przez zaangażowanych twórców partyjnych typu Poręba, prawda, typu Waśkowski, Filipski czy Petelski, którzy pokazywali, że ta dekada konsumpcyjna, albo nie, otwarcia się na te instrumenty konsumpcyjne, te instrumenty takiej gospodarki zaspokajania usług i dóbr, że ona pobiegła za daleko, prawda? To zresztą pod koniec lat 70. właściwie oba nurty kina polskiego współczesnego, a więc kino moralnego niepokoju i kino partyjnego niepokoju, tak bym to nazwał, one oba wskazywały, że konsumpcja jest zła, nie, konsumpcja jest zła. Jedni dlatego, że kino moralnego niepokoju, dlatego, że najczęściej ta konsumpcja była związana z nomenklaturą, prawda? I żeby mieć, to trzeba było się wkupić, czyli zeszmacić, a drudzy z kolei dlatego, bo wskazywali, że zapomniano te idee socjalistyczne i menedżerowie stali się po prostu takimi, no można powiedzieć, zwykłymi menedżerami jak na Zachodzie, prawda, żeby ważne, żeby wrócili do korzeni. Więc ten temat rzeczywiście wybrzmiewał mocno w polskim kinie, zwłaszcza właśnie w tej drugiej lidze, ale też i w pierwszej się pojawiał, nie, choćby właśnie w kinie moralnego niepokoju. Każdy, kto ogląda Barwy Ochronne, prawda, wiem, że to niekoniecznie jest menedżer, ale każdy, kto ogląda Barwy Ochronne, to pod tym prorektorem, który tam się pojawia, którego gra Mariusz Dmuchowski, pewnie będzie widział figurę właśnie takiego typowego, twardogłowego technokraty. Przepraszam za wrażenie, ja wiem, nie powinienem użyć takiego buca, prawda, który właściwie z awansu społecznego i z awansu partyjnego pełni ten funkcję. Także moim zdaniem to jest ciekawy temat, ale rzeczywiście trzeba by oglądać filmy, których dzisiaj już nikt nie ogląda. Tak. Tutaj trzeba by było chyba dodać jeszcze rolę serialu telewizyjnego, też nowoczesnego, tak, tak, narzędzia, tak, właśnie takiej perswazji społecznej. I daleko od Szosy na przykład, prawda? Daleko od Szosy. Wspomniany przez doktora Przeperskiego Krzysztof Teodor Teplitz był przecież scenarzystą 40-latka inżyniera Karwowskiego, w którym każdym odcinku 40-latka były te takie ikony modernizacji. Trasa Łazienkowska pokazywana, jakiś hotel Wiktoria i tak dalej. Może tak dalej. Centralny. Tak, ale właśnie czy z perspektywy tych podziałów, które pan zakreślił, inżynier Karwowski plasuje się w gronie tych odchodzących ideowców czy tych pragmatycznych, nowoczesnych? Jak każda komedia, bo ostatecznie jest to komedia obyczajowa, jest to taka postać, która próbuje obie te rzeczy łączyć. To znaczy z jednej strony jest oczywiście otwarty na technokratyzm, ale z drugiej strony nie zapomniał o tym, że serce bije mu po lewej stronie. Także więc w tym sensie był raczej takim wyobrażeniem, tak? Takim trochę fantazmatem, który wykreował Krzysztof Teodor Teplitz, bo w filmach dramatycznych tutaj no, najczęściej albo dość ostentacyjnie jakby wyrzucano tą starą ekipę, albo pod koniec, prawda, dość mocno zarzucano tym młodym menedżerom, że nie spełnili swoich pokładanych w nich nadziei, a te nadzieje to są nadzieje ideowe. Nie mieli tylko i wyłącznie unowocześniać, ale mieli unowocześniać, żeby to była nowoczesna Polska ludowa, a nie w ogóle jako tak. Panie profesorze, chciałem już przejść do samego filmu Michała Węgrzyna. Wydaje mi się, że można go wpisać w taką tradycję kina tak zwanego ostalgicznego, czyli
kina, sama nazwa kino nostalgiczne pochodzi od nurtu w kinie niemieckim początku lat 90. takich filmów jak Słoneczna Aleja, które właśnie pokazywały ten raj utracony socjalistycznej ojczyzny, tego, że ogórki kiszone były najsmaczniejsze wtedy, dyskoteki były najbardziej roztańczone i gdzie się podziały tamte prywatki i tak dalej, i tak dalej. Ta cała taka właśnie nostalgia za dawnymi czasami enerdowskimi. My tego nie mieliśmy w latach 90. W Polsce to kino się nie pojawiło. Czy po pierwsze, czy zgodzi się pan z takim umiejscowieniem właśnie filmu Gierek? Czy sądzi pan, że ten nurt nabiera rumieńców, że będzie coraz więcej takich filmów? I dlaczego po 30 latach od upadku komunizmu nagle ten fenomen kultury popularnej? To ja powiem tak, jeśli chodzi o Gierka, być może można szukać właśnie w tej takiej pracy pamięci, zwodniczej pracy pamięci, prawda, sięgania do przeszłości, która wszystko lukruje. Można szukać też przyczyn, dlaczego taki film powstał, choć faktycznie dość późno, powiedziałbym tak, ponieważ prawie że elektorat, jeśli można tak powiedzieć, elektorat tego filmu, który wspominałby Gierka z takim rozrzewnieniem, no już odchodzi, tak? Dość szybko. Być może próbuje się wykorzystać koniunkturę, że mamy współcześnie, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą i sytuację polityczną, pewną delikatną analogię, prawda, to znaczy nadal znowu państwo socjalistyczne de facto, prawda, państwo opiekuńcze, widzimy pewne ukłony ze strony Jarosława Kaczyńskiego w kierunku Edwarda Gierka i gdybyśmy szukali tego ulubionego jego sekretarza, to powiedzielibyśmy, że to właśnie jest on. Nie chcę przecież przekreślić wszystkich dokonań Edwarda Gierka, prawda, wprawdzie komunista, ale patriota, więc być może sobie tak realizatorzy tego filmu wymyślili, że z jednej strony oczywiście zrealizują film, który będzie bardzo silnie związany z takim kręgiem ewidentnie dawnej władzy, czy dawnych akolitów gierkowskich, tak, który będzie chwalił syn Edwarda Gierka, bo to jest taki wąski krąg ludzi, którzy wierzą święcie w to, co napisał Gierek w tej swojej przerwanej dekadzie, to, co pisał Rolicki w biografii. To jest jedna rzecz. Ci, którzy zainicjowali ten film. Ale być może spodziewano się, że będzie grupa osób, które poprzez to, co państwo mówicie, panowie mówiliście wcześniej, znaczy takim balcerowszczyzny, która zmieliła i usunęła ten komunizm opiekuńczy i teraz wracamy, prawda, z nostalgią do tego komunizmu opiekuńczego, że znajdą się właśnie tacy emeryci, ale w takim razie moim zdaniem to był spóźniony adres, bo trzeba było to zrobić wtedy, kiedy żadnych programów socjalnych nie było. No właśnie o to pytam. Przecież 20 lat temu syn Edwarda Gierka startował w wyborach. To tak, dlaczego wtedy nie zrobiono takiego filmu? I też trudno podejrzewać, żeby Misiek Koterski stał się idolem osób po 70. To raz. Być może liczyli też na właśnie ten target związany z PiS-em, prawda, czy w ogóle ze Zjednoczoną Prawicą i z takim liberalniejszym podejściem do dawnego sekretarza. Przy czym różnicą, czy może inaczej, zastanawiające jest to, że to jest właściwie pierwszy film politycznie nostalgiczny. To znaczy, o ile wcześniejsze filmy, istniały już polskie filmy nostalgiczne odnoszące się do PRL-u, ale żaden z nich nie wprost nie odwoływał się do jakiejś postaci pierwszego sekretarza, czy nie wiem, jakiegoś premiera wybitnego, czy Bermana, czy Cyrankiewicza, bo były filmy, które pokazywały przede wszystkim kulturę, prawda, materialną, obyczaj tamtej epoki, takie cofanie się, zresztą wiadomo, skoro to był okres dzieciństwa, to wielu twórców sięgało do lat 60., 70., prawda, do mody i obyczaju, żeby tu nie być gołosownym, to kilka tytułów mi przychodzi do głowy, Ile ważny koń trojański, prawda, nie wiem, jakieś tam Wszystko, co kocham, Bogowie, prawda, też taki właściwie nostalgia za latami 80., Pani z przedszkola, Być jak Kazimierz Dejna, no takie filmy, które właściwie ograniczały się tylko i wyłącznie do przypomnienia o Zupa Nic ostatnio Księgi Dębskiej, takie, które pokazywało, jak to w gruncie rzeczy fajnie było w PRL, czyli taki Bareja, ale na poważnie, Bareja sentymentalnie, tak bym powiedział, tak? Same absurdy, ale sentymentalnie wspominam. Natomiast nie było takiego filmu, który by tak otwarcie spiżował, który by otwarcie hagiografizował postać polityczną. Tak? No i muszę przyznać, że tym jestem mocno zaskoczony, że ktoś się pokusił o coś takiego, bo ten film przecież ma nie... Przepraszam, że wyprzedzam i przepraszam, że wchodzę nie w swoje kompetencje, ale wydaje mi się, że ma niewiele wspólnego z prawdziwą historią Edwarda Gierka, to raz. A po drugie, dlaczego tak późno właśnie powstał? Prawda? Dlaczego w ogóle teraz, skoro... Czyli teraz... nie ma pan odpowiedzi na to pytanie? Nie wiem.
Może tropem producenta, prawda, czyli pana Iwanowskiego, prawda, który zawsze był takim zagorzałym chwalcą PRL-u, prawda, antypecetowcem, antypisowcem. Może tu przez postać producenta tego filmu i współscenarzysty mógłbym widzieć, że jest to rodzaj takiej, nie wiem, może spóźnionej, ale jakiejś kompensacji spóźnionego no nie wiem, no jakiejś właśnie takiej potrzeby osobistej bardziej, nie? Producenta tego filmu, który wynajął ekipę dobrych aktorów, którzy nie zawsze dobrze grają, i reżysera, który przecież wcześniej się też za bardzo nie kojarzył z tym, no i zrobił taki obraz. Ale panie profesorze, to przechodząc już do analizy samego filmu, do jakich stereotypów tych wizualnych, związanych jakby z imaginarium właśnie epoki gierkowskiej i kultem jednostki tamtego czasu, a w jakim stopniu stereotypów dzisiejszej pamięci odwołuje się film Gierek? Właściwie to jest pytanie do obu panów. Właściwie to jest do pana, panie profesorze, bardziej jako tak. filmoznawcy, do pana doktora jako historyka. Ja sobie od razu tak pomyślałem, że to pytanie lepiej zadać panu doktorowi, dlatego że oczywiście ja mogę próbować odpowiadać na to pytanie, ale stereotyp zawsze ma zaplecze historyczny, prawda? Że stereotyp oceniamy przez pryzmat tego, czy rzeczywiście dane zjawisko mają miejsce, czy nie. A no, ja mniej wiem na temat tej epoki od strony historii sensu stricte niż pan doktor, więc może, jeśli pan nie ma nic... Ale to w takim razie to bym przeformułował to pytanie do pana, do jakich, według jakich wzorów skonstruowany jest sam wizerunek Gierka w filmie. No to już używałem już takiego sformułowania. Myślę, że nie będę, znaczy ani nie jestem odkrywczy, ani nie pewnie nie zaskoczę Państwa, jeśli użyję po raz kolejny słowa hagiografia, tak? Ponieważ zauważycie Państwo, że jest to film, hagiografia rzecz jasna, no nie jest sakralnie rozumiana, ale taki przekaz, który prezentuje postać, która jest jednolita, prawda? Która właściwie jest pozytywna od A do Z, a przez to oczywiście także papierowa, bo chyba zgodzicie się panowie, wszyscy oglądaliśmy ten film, że właściwie Gierek nie ma tam właściwie żadnych słabych stron, tak? Nie ma żadnych słabych stron. To jest postać ojca narodu, męża stanu, dobrego gospodarza. Ze Spiszu. To jest człowiek z marmuru, powiedzielibyśmy, tak? To w końcu udało się zrealizować w polskim kinie człowieka z marmuru i to po wielu latach, i to no, tu może byłaby jakaś relacja pomiędzy epoką gierkowską a tym filmem, że to jest naprawdę człowiek z marmuru i to nie przewrócony jak Birkut, tak? Tylko stojący na postumencie i bardzo, bardzo wysoko. No, ta hagiograficzna narracja jest oczywiście irytująca, ale się zastanawiam, dlaczego ona taka jest, ponieważ no, robić taki film, który no, przeczy w ogóle zdrowemu rozsądkowi, przepraszam, historycznej wiedzy, robić taki film trzeba po coś, prawda? I tak sobie myślę, no przecież to chyba są inteligentni ludzie, którzy wiedzą, że no Polacy nie kupią takiej narracji, w której wszystkie grzechy PRL-u lat 70. właściwie omijają Gierka jako pierwszego sekretarza, a nawet to, co traktujemy jako grzech, na przykład wpisanie do konstytucji, prawda, tego bratniej tam przyjaźni, tego związku, i tak okazują się specyficznym, szczególnym planem Gierka, który chciał zostać prezydentem. Prawda? To jest wszystko nagromadzenie, nawet nie tyle absurdu, bo ktoś może w to wierzyć, ale nagromadzenie ilości takich właśnie dziwnych zjawisk czy dziwnych odpowiedzi na pytania o restrykcyjną politykę lat 70., co do której Gierek nic nie wiedział i właściwie umywa ręce, no jest, no uwłacza inteligencji, myślę, że nawet tych, którzy wierzą, że Gierek był kimś więcej niż tylko jakimś tam aparatczykiem. I tak się zastanawiam, dlaczego ten film zrealizowano. Nie skorzystano w ogóle z konsultanta historycznego. To też jest symptomatyczne. Wszystkie filmy historyczne korzystają z konsultanta historycznego. Dlaczego? Żeby legendować się, prawda? Żeby uwiarygadniać, że oto czerpiemy z wiedzy historycznej, prawda? I tak później traktuje się ją, jak się traktuje często, po macoszemu. Ale tutaj nawet nie użyto konsultanta historycznego, bo wszyscy wiedzieli, że to by się sypnęło. Cała ta. Poza tym, jaki historyk byłby w stanie to, można powiedzieć, wylegitymować, tak? Chyba tylko taki, który potrzebuje bardzo dużo pieniędzy, bo akurat mu się kredyt wali. No to powiedzmy, że ktoś taki mógłby to zrobić. I tak sobie pomyślałem, to już kończąc jakby ten wątek, że ten film, jeśli miałbym już wpisywać go w jakieś współczesne tendencje, to on się dobrze wpisuje chyba w taką współczesną tendencję myślową ludowej historii Polski. Bo co my tutaj mamy? Mamy stworzony obraz dobrego cara, tak? Który zwykle kreowany jest w jakichś szerszych kręgach społecznych, w jakimś mentalite jakiejś grupy społecznej. I być może są tacy, którzy właśnie w to wierzą i być może do nich właśnie
jest skierowany taki film, który jest na bakier z historią, ale co z tego, że jest na bakier z historią? Dobry car to zawsze dobry car, źli są jego urzędnicy. Także gdzieś tu bym może jeszcze szukał, ale przyznam się już na koniec, że ten film jest tak zły, że aż intrygujący. Ten film jest tak zły, że cały czas chodzi za mną, dlaczego twórcy go rzeczywiście zrobili. I jeszcze jedno, czy przypadkiem w tym filmie pod pozorami stworzenia hagiografii w pewnych momentach nie wdziera się w ten film groteska? Czyli sam reżyser tego filmu, czy przypadkiem nie próbuje wyśmiać trochę swój własny film, gdy wrzuca kilka scen, które są ewidentnie groteskowe, jak Breżniewa jeżdżącego po lotnisku, prawda, jakieś sekretarki, które napadają na Gierka. Jest tam kilka takich scen, których ten film jakby wyłamuje się z konwencji hagiografii i brnie w stronę jakiegoś prawie że quasi surrealizmu, jak przychodzi do Breżniewa, prawda, przylatuje do Breżniewa Gierek, on go wyprawia z hukiem, prawda? Sam Breżniew jest pokazywany karykaturalnie i groteskowo, a później w tym miejscu zaraz zgromadzą się NKWDziści. Zaczynają rozmawiać nad tym, co z Polską zrobić. To wszystko jest nierealne, nierzeczywiste. Czyli tak, są realne sceny, które ewidentnie hagiografizują i są takie sceny, jakby reżyser chciał trochę mrugnąć okiem i powiedzieć, no słuchajcie, no, tego nie można traktować poważnie. No to potraktuję ten film poważnie. Taki jakiś, muszę przyznać, że jestem pewien sprzeczności co do tego filmu i o ile rozumiem wszystkich tych, którzy piszą recenzję, dając temu filmowi 2 lub 3, a nawet jedynkę, prawda, w skali 10-stopniowo-punktowej, zrozumiałe, to dla mnie jest to jakiś taki intrygujący kasus. Czy w tym szaleństwie nie jest jakaś metoda? Tak. Ale jaka, to przyznaję, jeszcze nie wiem. Ja bym raczej przypisywał tym scenom brak umiejętności niż jakąś... No ale to zapisane jakąś, zostało w scenariuszu. Zostało zapisane w scenariuszu. Tak. Intrygującą politykę wobec publiczności, ale może się mylę. Panie doktorze, powtarzam pytanie o te stereotypy. Do jakich stereotypów odwołuje się reżyser w swoim filmie w Gierku? Ja muszę powiedzieć, że bardzo dużo z elementów, które pan profesor był łaskaw podnieść, ja absolutnie się z nimi zgadzam. Chciałem nawet bardzo mocno podkreślić swoją zgodę tutaj, zwłaszcza z tymi scenami dotyczącymi właśnie to nagromadzenie Breżniew. Nie, wcale chyba tak źle nie zagrany, co też tak, wiele naprawdę, prawda, wiele daje do myślenia. I te napadające sekretarki, to już rzeczywiście był moment, w którym ja buchnąłem śmiechem, a jest to końcówka filmu, więc widz jest już lekko wymęczony. No cóż, to rzeczywiście robi wrażenie, ale do stereotypów przejdźmy. Myślę, że jest ich cała masa. Mam też ogromny problem z tym, w jaki sposób, o czym też mówił pan profesor i też z tym się zgadzam, w jaki sposób właściwie ugryźć ten film, więc dlatego stwierdziłem, że odpuszczę sobie pisanie jakichkolwiek recenzji, bo właściwie wszystko, co można było napisać na temat tego filmu z punktu widzenia, nie wiem, warsztatowego historyka, już chyba napisano. Natomiast jakie stereotypy tu widać? No jest niewątpliwie ten dobry car, o którym już była mowa. Jest po prostu dobry władca. To jest absolutnie władca ze Spiżu i to jest władca, któremu, i w tej roli oczywiście Gierek, a wszystkie rzeczy, wszystkie jego potencjalnie złe decyzje, wszelkie konsekwencje jego nietrafionych decyzji, jego jakiejś nikczemności, jego lenistwa, bo to jest też charakterystyczne, prawda? W tym filmie na przykład Gierek jest pokazany jako pracuś. To jest absurdem. Gierek był znany jako spośród wszystkich przywódców, jakich Polska miała, przynajmniej Polska niedemokratyczna, do tej demokratycznej zmilknijmy, to on był absolutnie największym leniuchem. Jest powszechnie wśród historyków wiadomą sprawą, że Gierek od 9 do 15 maksymalnie wytrzymywał w budynku Komitetu Centralnego i zmykał do domu. Co Wiesław Gomułka, nie do pomyślenia. Jaruzelski zażynał się i siedział pewnie zresztą dużo za długo. I to nie wiem, czy tak dobrze Polsce się przysłużyło, że siedział, ale każdy z nich, Bierut, no mój Boże, każdy z nich siedział aż za dużo w pracy, ale na pewno nie Gierek. Jest zatem dobry władca, zresztą pokazany wyjątkowo bałamutnie, także dlatego, że na przykład to, do czego się odniósł profesor Kornacki, mówiąc o 76 roku, o poprawkach do konstytucji i o pomyśle prezydenta,
No, to rzeczywiście, w którymś kościele dzwoni, ale naprawdę autorzy zupełnie nie wiedzą w którym, bo to przecież z punktu widzenia chronologicznego, na miły Bóg, ja już nawet nie mam siły w tym momencie wyjaśniać, jak bardzo to jest poplątane. W każdym razie było zupełnie nie tak. I zupełnie nie tak, jak zostało to pokazane. I to jest element no, albo groteskowy, albo ewidentnie wynikający z absolutnej nieznajomości faktów. I tutaj znowu nie wiadomo dlaczego ten film nie ma żadnej konsultacji historycznej. Mało tego, Michał Woś, wypowiadając się na temat, nie, mój Boże, nie Michał, nie Michał Woś, tylko scenarzysta, Rafał Woś, prawda? Przepraszam. Wypowiadający się na temat tego filmu mówił, że świadomie on też nie podaje, z jakich to źródeł korzystał, żeby nie ściągać dyskusji na jakieś merytoryczne tropy. No absurd zupełnie. I jeżeli mamy taką sytuację, to mamy stereotypy. Jakie to są stereotypy? Punkt pierwszy. To jest spisek elit. To jest, nie powiedzieliśmy o tym ani słowa, ale to jest spisek elit jakiejś finansjery zachodniej. To jest chyba ta sama finansjera, i to jest dla mnie bardzo czytelne, to jest dokładnie ta sama finansjera, która nam tutaj przysłała Jeffreya Sachsa w 1989 roku, prawda? No, to jest jakaś wyjątkowo złowroga finansjera, trzeba sobie powiedzieć. Jest to jakaś finansjera no, amorficzna, niejasna, nie wiadomo, ale to niewątpliwie ona jest winna za kryzys, za kryzys lat 70. No, jakiś absurd zupełnie niemożebny. Bardzo przytomnie elementy ekonomiczne, które zostały pokręcone w tym filmie, Michał Sutowski w tekście, w krytyce politycznej wyłuszczył. Tekst jest dosyć długi, nieprosto mi się go czytało, ale po prostu nic tam z Wosia, który zdaje się, że kreuje się na znawcę polityki ekonomicznej, po prostu zupełnie nie zostaje. Jest zatem spisek elit zewnętrznych, ale jest też spisek elit wewnętrznych. Oczywiście czarnym ludem jest tutaj Wojciech Jaruzelski. Teraz, czy generał oczywiście, nikt nie powie, że to Wojciech Jaruzelski, przytomne bardzo stwierdzenie, ponieważ gdybym był spadkobiercą Wojciecha Jaruzelskiego, to sądziłbym się absolutnie. Nie dlatego, żebym uważał, żeby Wojciech Jaruzelski był postacią szczególnie jasną w polskiej historii, bo absolutnie oceniam go bardzo, bardzo krytycznie i jednoznacznie negatywnie, także jego rolę w latach 70. Natomiast to nie było tak, że Wojciech Jaruzelski był jakąś szarą eminencją lat 70. Tak po prostu nie było. Żadne źródła, jakie znamy, tego nie dowodzą. On oczywiście swoją rolę odgrywał, taką na przykład, której tutaj nie zobaczymy. W latach 70. przepalono przepotężne pieniądze na polską armię. Przepalono, uzbrojono ją. No i oczywiście wiadomo, że jedną wojnę, jaką kiedykolwiek ta polska armia uzbrojona przez Jaruzelskiego w sowieckie czołgi, za ciężko zaciągnięte kredyty, potem spłacane już długo po 89 roku. Także jedna wojna, jaką stoczyła, to wojna z własnym narodem 13 grudnia 81 i później. To jest zupełnie absurdalne. Ten stereotyp spisku, jakaś tutaj wizja, to jest zresztą wizja bardzo gierkowska. To jest wizja samego Gierka. Gierek przez lata na swojej politycznej emeryturze, także w już przywoływanych przeze mnie wcześniej wspomnieniowych książkach, Przerwana dekada, on widział swój upadek tylko i wyłącznie w spisku Stanisława Kani, czy głównie widział w spisku Stanisława Kani i Wojciecha Jaruzelskiego. Okej, ja nie przeczę, ten spisek jest o tyle prawdziwy, że w sierpniu 80 roku, kiedy było widać, że trzeba z tego kryzysu politycznego w jakiś sposób wyjść, to tak, to on się faktycznie zmaterializował, ale to w życiu nie można spojrzeć na to w ten sposób, że Kania z Jaruzelskim dogadywali się już przed 76 rokiem, że oni właściwie zrzucą Gierka ze stolca pierwszego sekretarza. No, Jaruzelski wszystko na to wskazuje. W ogóle nie myślał w latach 70. o tym, że kiedykolwiek będzie pierwszym sekretarzem. No, ale, przepraszam, ale czy 76 rok w Radomiu nie był taką próbą generalną właśnie tego spisku? Tak, do tego chciałem powiedzieć. No, można powiedzieć tak. Można to powiedzieć w taki sposób. Nie ma dokumentów, które by to jasno dokumentowały. Zaraz ktoś odpowie, polemizujący z takim poglądem, no bo z reguły na spiski nie ma dokumentów. Ale teraz spójrzmy na sprawę szerzej. To naprawdę nie jest tak, że te podwyżki w jakiś sposób Stanisław Kania
podrzucił Piotrowi Jaroszewiczowi i Piotr Jaroszewicz w jakiś sposób zaszantażowany je zatwierdził. No tak po prostu nie było, absolutnie tak nie było. Te podwyżki wprowadził Piotr Jaroszewicz, ponieważ był przekonany, że należy je wprowadzić. Styl, w jakim je wprowadzono, wynikał nie z jakiegoś myślenia spiskowego, tylko z absolutnej, skandalicznej raz arogancji władzy i z drugiej strony z absolutnego, koszmarnego braku elastyczności tego systemu sprawowania władzy, o czym Ireneusz Czemiński świetnie pisał. Był patrymonialny, sztywniejący, petryfikujący się, autopetryfikujący się system sprawowania władzy od góry do dołu. System, w którym wprowadzenie jakiejkolwiek podwyżki, która byłaby nieduża, ale oficjalne wprowadzenie, nie jakimiś tylnymi drzwiami, jakimś bocznym rozwiązaniem, nie w formie właśnie, nie wiem, ściągania lepszego asortymentu, a w jego miejsce wpuszczania gorszego, był po prostu niemożliwy. To były problemy strukturalne, a nie spiskowe. Każdy problem strukturalny można przedstawić jako spisek. I prawdę powiedziawszy, kiedy myślę sobie o stereotypach, spisek elit, spisek wymierzony we władcę, ale też spisek wymierzony w Polskę. Spisek wymierzony w Polskę przez Jaruzelskiego, który jest ewidentnym sługusem Moskwy, ale znowu też Moskwy, która to Moskwa jest niejednoznaczna, no bo rozumiem, że Jaruzelski jest sługusem KGB-szników, czy też tych, właśnie nie wiadomo dlaczego Jaruzelski miałby być sługusem KGB-szników, kiedy on ewidentnie miał kontakty militarne, no ale powiedzmy, to już tyle tam nieścisłości jest, że na to możemy spuścić zasłonę milczenia. No tak, ale rozumiem, że w takim wypadku to chyba Breżniew jest miłym i sympatycznym dziadziem do jeszcze na naszych oczach, na oczach widzów właściwie no groteskowo mniej, ale no cierpiącym, niewątpliwie bardzo chorym. No zupełnie to jest odjechana wizja, nieprawdziwa, ale też stereotypowa, no bo ona pozwala nam spojrzeć, że chcieliśmy dobrze, miało być dobrze. Ale popatrzmy tutaj, panie doktorze, na taką ciekawą sekwencję, bo Przerwana dekada, czyli książka, którą napisał Rolicki w rozmowie z Gierkiem, która jest takim testamentem właśnie Gierka i próbą retrospektywnej interpretacji i oceny lat 70. Pokazuje mroczność tego spisku Kani Jaruzelskiego jako duumviratu podległości wobec Moskwy, a z kolei w tej kolejnej generacji pierwszych sekretarzy to samo robi Jaruzelski z generałem Milewskim. To znaczy Jaruzelski jest tym prawdziwym polskim patriotą, który przed wojną mieszkał w dworku i wprowadza w stanie wojennym rogatywkę, a sługusem Moskwy jest zabójca Popiełuszki generał Milewski. Czyli mamy, a zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że Gierek w 1954 roku jedzie do Warszawy, prawda? Czyli towarzysze po śmierci Berii, po śmierci, po rozstrzelaniu Berii, po ucieczce Światły, robią czystkę w Warszawie i już potrzebują towarzysza Gierka jako postaci wiarygodnej dla Moskwy. Więc oni wszyscy byli ludźmi Moskwy, ale przed społeczeństwem polskim legitymizowali się, że inni są jeszcze bardziej podlegli, jeszcze bardziej, że tak powiem, podporządkowani. Więc pytanie jest takie, przepraszam panie profesorze, sformułuję pytanie, czy zawodowy historyk jest w stanie to zweryfikować? Czy jesteśmy na zawsze skazani wyłącznie na tego typu legendy i właśnie pławienie się w takich autointerpretacjach, bo najwyraźniej Woś, pisząc scenariusz do Gierka, no właśnie pełnymi garściami sięgał do propagandy Gierka z lat 70. i do tej interpretacji ex post z przerwanej dekady. Czy zawodowy historyk jest w stanie, że tak powiem, uchwycić tutaj jakiś twardy grunt? Nie wiem, czy pan profesor chciałby teraz coś... Nie, bo ja nie na ten temat, nie jestem zawodowym historykiem sensu stricte. Dobrze, to ja może spróbuję tylko odpowiedzieć i wrócimy do pytania pana profesora, bo czy to nie jest tak, że historycy zupełnie sobie mogą pozwolić
może tak, mogą sobie, właśnie jak wiemy, nie mogą, nie powinni sobie pozwalać na jakieś interpretacje niepoparte źródłami. To nie jest tak, że nic nie wiemy o Gierku, to nie jest tak, że nic, że zupełnie nic nie wiemy o podległości danych osób w Moskwie. Przy czym ja bym chciał powiedzieć tak, że po pierwsze, bardzo istotne jest to, co powiedział dr Werner na temat tego, że w jakimś sensie wszyscy ludzie elity komunistycznej w Polsce byli ludźmi Moskwy. No jasne, że byli ludźmi Moskwy. I w jakimś sensie wszyscy oni, którzy w ogóle funkcjonowali w przestrzeni publicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, musieli być akceptowani mniej lub bardziej, ale musieli być akceptowani. Gdyby nie byli, nie funkcjonowaliby. I tylko jakieś ludzie funkcjonujący na zupełnym jakimś obrzeżu, ale to nie w ramach aparatu władzy, nie w ramach oficjalnych struktur, tylko nie wiem, możemy sobie pomówić o ludziach kościoła, o kontrkulturze, to są zupełnie inne sytuacje, ale my mówimy teraz o ludziach władzy, więc absolutnie oczywiście oni wszyscy byli ludźmi Moskwy w tym sensie, że mieli placet na funkcjonowanie. I teraz tak, trzeba powiedzieć, że to co wiemy, to wiemy też to, że Moskwa to nie jest jeden ośrodek decyzyjny. To akurat może jest ta rzecz, którą się w nieoczekiwany, tak nieoczywisty sposób dobrze udało pokazać w tym filmie. No choćby to, że w końcu lat 70. i to wiemy na pewno, KGB, wojsko i partia to są niezależne bieguny. I oczywiście one się znajdują pod jakimś wspólnym takim strychulcem partyjnym, ale one coraz bardziej prowadzą własną politykę i też w tym sensie, jeżeli załóżmy KGB Andropow, szef KGB do roku 82, miał swojego silnego człowieka i tym silnym człowiekiem byłby Kania, no to jeżeli Kania był silnym człowiekiem zaufania KGB, to Jaruzelski był człowiekiem armii radzieckiej i w tym sensie też Moskwa stosowała zasadę dziel i rządź. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości i nie dlatego nie mamy co do tego wątpliwości, że są na ten temat na przykład jakieś dokumenty z, nie wiem, tajnych narad, bo z reguły ich nie ma, bo z reguły ich nigdy nie było po prostu, bo nikt ich nie tworzył. Natomiast wiemy, jakie były przepływy pieniądze, w jaki sposób zwiększały się, właśnie o tym wspomniałem już wcześniej, inwestycje na Ludowe Wojsko Polskie. One się niebosiężnie zwiększyły w latach 70. zupełnie bez sensu, to znaczy zupełnie bez sensu z punktu widzenia planu modernizacyjnego Polski, ale z punktu widzenia pewnych założeń, no nie wiem, armii radzieckiej, planu strategicznego, Układu Warszawskiego, etc., to miało sens. I oczywiście było realizacją interesu nie polskiego, narodowego, państwowego, tylko sowieckiego, imperialnego, realizowanego przez Układ Warszawski i Jaruzelskiego w tym sensie. I jeszcze odnośnie Gierka, i może na tym poprzestanę, bo można byłoby długo tutaj brnąć w szczegóły, 54 rok, o którym była mowa, to jest też taki moment, w którym w aparacie, i to jest dosyć istotne, myślę, w aparacie centralnym w Warszawie dochodzi do czystki antysemickiej. I nagle potrzeba, ci towarzysze, KPP-owcy też bardzo często, muszą odejść gdzieś tam w cień. I potrzeba towarzyszy polskich, etnicznie polskich. I w tym sensie to była też rzecz, na której bardzo, bardzo Edward Gierek zaprofitował. Jednocześnie bezdyskusyjnie był człowiekiem zaufania Moskwy, tylko właśnie pozostaje pytaniem, jak bardzo był tym człowiekiem zaufania, no ale późniejsza kariera, lata 60., papiery, które znamy, dokumenty, które mamy, wskazują na to, że to zaufanie było bardzo poważne. A jakie było zaufanie odnośnie Stanisława Kani czy Wojciecha Jaruzelskiego, no to też wiemy, no było na pewno bardzo wysokie. Pan profesor chciał coś. Jedno słowo, bo wiem, że już czas nam się kończy, czy właściwie skończył. A propos tego wątku, że trzeba było dokooptować Polaków. No właśnie, wydaje mi się, że najbardziej, jeśli można powiedzieć, irytujące w tym filmie jest to, że Gierek jest wykreowany na wielkiego Polaka patriotę, tak? Znaczy, który z Kościołem się uładzi, z Wyszyńskim, prawda? Dojdzie do porozumienia, który skonstruuje taką intrygę, w której Wyszyńskiego namówi do tego, żeby studzić nastroje sierpnia 80 roku,
prawda, którego rodzina zaśpiewa kolędę, prawda, właściwie on jest internowany, wtedy śpiewa się kolędę i wtedy tworzy się taka typowa ikonograficzna zbitka, taka patriotyczna zbitka, oto prawdziwi Polacy śpiewają kolędy, prawda, podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą, a tu się patrzę, prawda, rozprawiają się z narodem. Z kim? Także z naszym Polakiem, patriotą, jakim był Edward Gierek. To jest właśnie taka narracja i ten wątek z atomową bronią, prawda, którą możemy stworzyć, a później się od Wielkiego Brata uniezależnić. To, co w tym filmie mnie właśnie denerwuje, to to, że jest pokazane nawet nie jak Rzodkiewka, bo Rzodkiewka to chociaż ma trochę tego czerwonego, nie? Ale nie wiem, jak Kalarepa, ten Gierek, że właściwie w środku to on jest cały czas, w miąższu to on jest cały czas Polakiem. To jest najważniejsze właśnie, że on jest Polakiem nawet bardziej niż komunistą. Jakby wracam do tych słów, o które powiedział Jarosław Kaczyński, prawda? Może i komunista, ale wielki patriota. Także... Gdyby był prawdziwym patriotą, to zamiast importować Coca-Colę w latach 70. wymyśliłby Polokoktę, a Polokoktę wymyślił Jaruzelski. Proszę Państwa, zostały nam jeszcze głosy słuchaczy. Bardzo się cieszę, że nam towarzyszą. W większym stopniu to są komentarze niż pytania. Jest jedno pytanie i pozwólcie Panowie, że przeczytam. Pan Łukasz Mroziński pisze do nas tak. Widać, że pokolenie Polaków urodzonych na przełomie wieków i po roku 2000 skłania się ku ideom lewicowym i socjalistycznym, co pokazują badania opinii publicznej, że właśnie film powstał i że film właśnie powstał teraz ze względu na ten trend. Nic więc dziwnego, że film został nakręcony właśnie dzisiaj. Profesor Kletowski, występujący u nas wielokrotnie, ekspert, pisze do nas tak. Ten film Węgrzyna wpisuje się w nurt kina retro 70, tak jak Najmro. Bardziej wizja fajnych lat 70. niż próba dojścia do jakiejś prawdy. I pytanie od profesora Kletowskiego, jak rozumiem, do profesora Kornackiego. Mnie interesuje najbardziej mroczna strona rządów Gierka, których krwawym postscriptum było zamordowanie małżeństwa Jaroszewiczów. Czy w ogóle polskie kino dzisiaj jest w stanie zmierzyć się z taką prawdą? Nie wiem do końca, co ma na myśli Piotr Kletowski, mówiąc o mrocznej stronie rządów Gierka, no ale spróbujmy popuścić wodzy wyobraźni. Panie profesorze. Króciutko, jeśli chodzi o ten lewicowy aspekt tego pierwszego pytania, czy tego pierwszego stwierdzenia. Właściwie w tej swojej poprzedniej odpowiedzi zasugerowałem, że ten film jest tyleż lewicowy, co patriotyczny. Tak? Znaczy w tym sensie, owszem, wątek pomocy robotnikom, w każdym razie dbania o interes robotników jest tutaj w tym filmie pokazany, ale wydaje mi się, że wybrzmiała mocniej chęć uniezależnienia się od Wielkiego Brata. Więc w tym momencie ta lewica jest trochę taka połamana z patriotyzmem, tak? Powiedzieliśmy taka PPS-owska chyba o troszkę. Ten. Natomiast jeśli chodzi o ten nurt retro, to jak mówiłem wcześniej, oczywiście to się zgadzam, że mam do czynienia właśnie z takim powrotem do lat 70., ale jednak Najmro to jest rzeczywiście powrót przede wszystkim do kultury materialnej, prawda? To jest Najmro, to jest taka zabawa troszkę, można powiedzieć, tymi glamurowymi, dyskotekowymi czasy, prawda? To wszystko się lśni, to wszystko jak w Córkach Dancingu, chociaż to do Córki Dancingu z lat 80., ale to wszystko jest takie przefiltrowane przez bardzo silną estetykę, dyskotekową, tak bym powiedział. Natomiast tutaj mamy do czynienia właśnie z nostalgią za konkretną polityczną postacią i moim zdaniem to jest coś nowego, coś niezwykłego w polskim kinie. A czy może powstać taki film o mrocznej stronie rządów? Myślę, że tak. Myślę, że o tym morderstwie Jaroszewiczów, czy nie wiem, no, innych, Jana Gerharda, przez 1971 roku, przecież ważne. Myślę, że można było zrobić film. Mam nadzieję, że takie filmy będą powstawać, bo no, nie widzę tutaj powodów, dla których polscy twórcy filmowi zainteresowani taką tematyką mieliby tego nie podjąć, tak? Tylko muszą się tym chcieć interesować. Nie w formie bukoliczno-nostalgicznej, tylko właśnie w takiej formie problemowej, bo na przykład na tym przykładzie, to jest też ważne, że na tym przykładzie pokaże się jakiś uniwersalny mechanizm. Myślę, że to najnowsze pokolenie twórców filmowych, ono nie chce sięgać do historii tylko po to, żeby pokazać jak było, prawda? Tylko chce szukać w tej historii jakieś uniwersalia, jakieś uniwersalne aspekty polityki w ogóle. Jeśli znalazłby któryś z twórców filmowych, trochę jak żeby nie było śladów, prawda, Matuszyńskiego, jeśli znalazłby właśnie jakiś taki pomysł na powiedzenie czegoś o polityce w ogóle, a nie tylko polityce PRL-u, to myślę, że mógłby się zainteresować tą zbrodnią z Jaroszewiczem związaną. Także... Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że
zarówno ta bukoliczna wersja pamięci zbiorowej właśnie tamtych czasów jako jakiegoś raju utraconego, harmonii przedustawnej społeczeństwa socjalistycznego sprzed stanu wojennego, jak i ta wizja krwawa czy mroczna, o której pisze Piotr Kletowski, prześladowanie opozycji, serwilizm wobec ZSRR, czy represje wobec Kościoła, że to jest w dzisiejszym kinie, tak jak znam środowisko polskich filmowców, to jest awers i rewers tej samej monety. To znaczy, że jestem sobie w stanie wyobrazić i komedię, i gatunkowy thriller właśnie polityczny czy detektywistyczny operujący w tamtej epoce, który zaadresowany jest do tej samej publiczności, która właśnie mitologizuje przeszłość i ta mitologizacja wynika z pewnej odmowy wiedzy o faktach, co z kolei jest umotywowane politycznie, znaczy wynika z lewicowych poglądów i z preferencji politycznych. Ale to jest oczywiście wróżenie z fusów, bo na razie takich filmów nie mamy. Bardzo panom dziękuję za dyskusję. Wydaje mi się, że bardzo ciekawa. Dziękuję naszej miłej publiczności i zapraszam za miesiąc do kolejnego odcinka Obrazów Historii. Pozdrawiam bardzo profesora Kletowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia.